Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Obie zmiany wprowadzane do ustawy o dokumentach paszportowych, a więc zarówno odejście od pobierania odcisków linii papilarnych w przypadku osób poniżej 12 roku życia, jak i możliwość wydawania paszportów tymczasowych wtedy, gdy nie można pobrać odcisków i ma to charakter chwilowy, są bezdyskusyjne i oczywiście są warte poparcia. Ale panie ministrze, poprzez wprowadzenie tych dwóch zmian dokonano pewnego chaosu prawnego. Ja z góry uprzedzam, że nie będę składała dziś formalnej poprawki po to, żeby nie wstrzymywać biegu, bo z uwagi na natłok spraw moglibyśmy nie zdążyć na tym posiedzeniu. Ale proszę, abyście państwo w trakcie dalszej procedury senackiej zechcieli to rozważyć. Otóż mamy dodawany w artykule 18, jak pan doskonale wie, ustęp 3a, który przed chwilą omawiałam, że nie zamieszcza się w dokumentach dla osób poniżej 12 lat odcisków palców. Ale w tymże samym artykule 18, w ustępie 2 tegoż artykułu, mamy inną granicę wieku, 13 lat. I mamy w dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza. No, jest to sytuacja dosyć dziwna, kiedy jeden artykuł wprowadza dwie granice wiekowe. Zresztą ta druga granica 13 lat powtórzona jest w artykule 32. Proszę rozważyć, czy nie należałoby tej granicy jednak ujednolicić, bo ona przedziwnie wygląda w tym jednym artykule. I sprawa druga. Tak jak już powiedziałam, w artykule 23 dodaje się ustęp 6, który mówi o możliwości wydania tymczasowego paszportu osobom, od których nie można chwilowo pobrać odcisków palców. Ale panie ministrze, w tymże artykule 23 takie paszporty tymczasowe wydaje się również wtedy, kiedy zaistnieje nagły przypadek choroby czy śmierci osoby bliskiej. Wydaje się wówczas, kiedy zachodzi nagła potrzeba kontaktu w związku z prowadzoną działalnością zawodową. To jest ustęp 4 i 5. Ale oba te ustępy wymagają udokumentowania. I nagle pojawia się norma w tymże samym artykule, która mówi, nie wydaje się, jeżeli jest chwilowo, wydaje się paszport tymczasowy, jeżeli chwilowo jest niemożliwe pobranie odcisków palców. Wystarczyłoby napisać, żeby zachować dokładnie tę samą logikę, osobom, od których pobieranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ma udokumentowany charakter czasowy. Jesteśmy w tej samej konwencji. Dlaczego to jest ważne? Zapewne wszyscy pamiętamy z uchwałą kradzież obrazu Claude'a Moneta z muzeum w Poznaniu, plaża w Purbiu. Nigdy by nie odnaleziono tego obrazu, gdyby nie wyjątkowa skrupulatność jednego z funkcjonariuszy, który zbadał, porównał odciski palców człowieka w jakiejś kolizji drogowej i w ten sposób wykrył sprawcę. 2 tygodnie temu na ulicach jednego z dużych miast zatrzymano człowieka, który prosił się o to, znaczy zachowaniem swoim, żeby go zatrzymano. Pozwolił się aresztować. Okazało się, że miał podrobione dokumenty i wcześniej wziął pieniądze za to, żeby odsiedzieć karę pozbawienia wolności za innego. Dopiero porównanie odcisków palców sprawiło, że okazało się, że to nie ten człowiek. I teraz proszę sobie wyobrazić, ktoś, kto chce przekroczyć granicę, a zależy mu na tym, żeby nie był zidentyfikowany, bandażuje sobie ręce, przychodzi, mówi: proszę o paszport tymczasowy, niestety pobranie odcisków palców jest niemożliwe, a tamten zgubiłem. No i mamy sytuację, kiedy możemy w ten sposób pozbawić się możliwości wymierzenia kary osobie, która na nią zasługuje. A więc panie ministrze, Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Ale bardzo proszę, aby w Senacie te dwa problemy, które poruszyłam, zechcieli państwo jednak podjąć, szczególnie to udokumentowanie. To wystarczy jedno słowo. Jeżeli ma udokumentowany charakter czasowy. Dziękuję bardzo.